czas. Dziękujemy Ci też, że Twoje słowo, ono będzie nas przenikało, ono będzie zostawiało w nas konkretny ślad. Że ono będzie wpływało na nas, że ono będzie zmieniało nasze toki myślowe, że ono będzie doprowadzało do tego, że będziemy pogłębiać się. Ojcze, dziękujemy za Twoje słowo. Ono jest jak miecz. Ojcze, ono oddziela to, co jest prawdziwe, od tego, co jest nieprawdziwe. Ojcze, przynosimy Ci nasze umysły. Dziękujemy Tobie, że nasze umysły są teraz chłonne, że one przyjmują Twoje słowo. Ojcze, nie przyjmujemy tego jako jedynie słowo ludzkie, ale jako Twoje słowo ludzkie. Amen. Amen. Więc tak, świętujemy na początku. Te dwa terminy, przypominam, 4 lutego i 4 marzec, terminy szkół. I też, jak wiecie, rozpoczynamy szkołę Tymoteusz. Szkołę służby Tymoteusz, która jest, będzie trwała przynajmniej rok. Ta szkoła będzie w Warszawie. Ta szkoła jest dla ludzi służb, dla ludzi, którzy już są w służbach, którzy mają złożony w sobie potencjał od Boga. Mogą to być ludzie, którzy zaczynają tę służbę, ale zasadniczo to jest szkoła dla tych, którzy już mają. Dla tych, którzy mają. Więc ja chcę dzisiaj mówić, a jeszcze odnośnie tej szkoły, w internecie można sobie znaleźć informacje, gdzie tam się zgłosić, zapisać, żeby było wiadomo, jaka tam jest ilość ludzi. Na tą chwilę nie zmieniamy sali, na tą chwilę jest to sala naszego kościoła w Warszawie, więc tam się pomieścimy, bo tam jest w granicach. Tam jest jakieś 120 miejsc, ale około 100 ludzi przypuszczam, że w tej szkole może być. Przypuszczam, że to nie przekroczy tej liczby. Ale dobrze się zapisać. Więc ja dzisiaj chcę mówić cały dzień na temat słuchania Boga, na temat prawidłowego słyszenia Boga, przyjmowania rzeczy od Boga. Wyodrębniania tego, co jest z Boga, a co z Boga nie jest. Jeden z takich większych problemów w Kościele to jest problem związany z pomyłkami. Pomyłkami, które odbijają się potem czkawką na życiu człowieka. Odbijają się czkawką na życiu chrześcijan. Bo szczególnie my, ludzie związani z ewangelicznymi ruchami, jesteśmy przesiąknięci taką mentalnością, że mówi do nas Bóg i że my wyraźnie tego Boga słyszymy. Ja powiem tak. Gdyby tak było, to by nie było tyle porażeń w życiu ludzi. Powiem to w ten sposób. I można bronić się. I można bronić swojego podejścia do tej sprawy. I można twierdzić, że jestem prowadzony przez Boga. Natomiast ja zawsze mówię, jeżeli jesteś prowadzony przez Boga, to wyjaśnij mi tak niski poziom życia. Wyjaśnij mi ten system porażek, który jest w twoim życiu. Wyjaśnij mi ten brak mądrości. Wyjaśnij mi tak niski sukces, tak niską skuteczność. Gdzie jest mnóstwo ruchów w obecnym czasie, które utrzymują ludzi w tej mentalności, że to, co oni słyszą, to jest Bóg. Ludzie dzisiaj słyszą cokolwiek i twierdzą, że Bóg do nich mówi. Ja tłumaczę ludziom bardzo prostą rzecz, że duchowa rzeczywistość to jest miejsce, gdzie przebywają duchy. To jest duchowa rzeczywistość. Ziemska rzeczywistość to jest miejsce, gdzie przebywają ciała, w których znajdują się psychiki ludzi. Bóg jest duchem, więc przebywa w duchowej rzeczywistości. Bóg na ziemi przebywa jako duch. Jest to
ciekawa rzecz, bo jest to bo jakby definicja ducha, zrozumienie ducha to jest zrozumienie tego, jak duch, gdzie duch może przebywać. To znaczy, duch może przebywać w duchowej rzeczywistości, na przykład w ziemskiej rzeczywistości. No, ale na przykład ciało człowieka i też psychika człowieka nie może przebywać w duchowej rzeczywistości. Bo ona nie ma tam wstępu, nie ma tam wejścia, to jest inna konstrukcja w tej rzeczywistości. Jakby dusza tam się nie może dostać. Na przykład my nie możemy myśleć w perspektywie duchowej rzeczywistości. To jest niemożliwe. Żebyśmy my mieli Boże myśli, to my musimy być ustawicznie skoncentrowani na naszym odrodzonym duchu, gdzie mieszkamy. W innym wypadku my nie będziemy mieli duchowych myśli. My nie będziemy mieli Bożych myśli. Będziemy mieli jakieś myśli ładniejsze, czy brzydsze, mądrzejsze, czy głupsze, ale nie Boże. Rozumiecie? To jest bardzo ważne. Ale w duchowej rzeczywistości nie tylko jest Bóg. Są też aniołowie. Ale jest też diabeł. Są też demony. Duchowa rzeczywistość to jakby odrębne państwo, odrębny kraj. To ta duchowa rzeczywistość jest pierwsza, silniejsza, większa i potężniejsza. Rzeczywistość ziemska jest mniejsza, jest ograniczona czasem. Jest ograniczona materią. Możesz być tylko dzisiaj tutaj. Nie możecie być na przykład w drugim mieście. Rozumiecie? Jesteśmy tak, potrzeba cudu, żeby się przenieść w czasoprzestrzeni. Znam cuda przenoszenia w czasie czasoprzestrzeni. To nie jest mi obce. Znam cuda przeciągnięcia czasu. Znam ten cud. Jest bardzo dobrze opracowane świadectwo człowieka, który dostał od Boga słowo, że ma pojechać do Chin. I Duch Święty wyraźnie mu powiedział, że ty pójdziesz na lotnisko, i on poszedł na lotnisko w Stanach Zjednoczonych. I on nie miał pieniędzy, i on nie miał biletu, i nie miał perspektyw, a Duch Święty do niego powiedział, ty po prostu idź na lotnisko. I na lotnisku zachciało mu się siku i wszedł do ubikacji na lotnisku w Nowym Jorku i wyszedł w Chinach. Jest to dokumentowany fakt. Jest wiele rzeczy, wiele ludzi przenoszonych w czasie przestrzeni z całymi samochodami, z rodzinami. Ale to są cuda. Ale my nie mówimy teraz o cudach. My mówimy o naszej codzienności. Cuda nie są częścią twojej, nie stanowią twojej codzienności. Mogą być częścią twojej codzienności. Krótko powiedziawszy, cuda mogą ci się zdarzać. Cuda się zdarzają. Dlaczego cuda się zdarzają? Ponieważ ziemia nie należy do duchowej rzeczywistości i prowadzi się na niej życie ziemskie. Ziemskie życie. I nasze życie, życie chrześcijan, to jest życie na ziemi w Duchu Świętym. To nie jest życie w niebie. My będziemy kiedyś żyli w niebie, a potem będziemy żyli na nowej ziemi, pod nowym niebem. Ale to będzie kiedyś. Kiedyś będziemy mieli też nowe ciała, które będą zupełnie inne niż dzisiejsze ciało. Nie będzie nas ograniczała czas i ograniczał czas i przestrzeń. Będziemy jako aniołowie, tak Słowo Boże mówi, czy tacy jak aniołowie w pewnym sensie. Co to oznacza? To znaczy, że będziemy bardzo szybko się mogli przemieszczać. Oczywiście będziemy ograniczeni też jakąś formułą, tak? Ale będziemy zupełnie inni niż dzisiaj. Natomiast dzisiaj wygląda rzecz tak, że jedyny nasz kontakt z Bogiem, który jest nam przyporządkowany na stałe, to jest kontakt w naszym duchu. Nie ma innego kontaktu. Czasami są to kontakty, które są zewnętrznymi kontaktami, tak jak powiedziałem, w formie cudów różnego rodzaju. Natomiast Bóg komunikuje się z człowiekiem, odrodzonym człowiekiem, tylko poprzez jego odrodzonego ducha. A więc i tam też mówi do człowieka. Tam mówi do człowieka. Mówi w jego odrodzonym duchu. Mówi do ducha. To jest bardzo ważna informacja. Bóg mówi do ducha. Dlatego jest bardzo trudno
po ludzku pewne rzeczy powyodrębniać. Dlatego ja tak dużo uczę o przebywaniu z Bogiem i o tym, w jaki sposób te przebywanie z Bogiem wpływa na twoje słyszenie tego Boga. Bo to wygląda w ten sposób, że im ty jesteś bliżej z Nim jako z osobą, tym ty lepiej Jego będziesz słyszał. To jest taki mechanizm. I to jest mechanizm nie do zdarcia. Dlatego jak ja na przykład, do mnie ludzie mówią, Bóg mi powiedział, a ja znam tego człowieka, ja wiem, jaka jest jego kondycja duchowa, ja wiem, jak wygląda jego życie, tak? I on do mnie mówi, że mu Bóg coś powiedział, tak? To ja temu zaprzeczam. Ja mówię, to jest twój umysł. A mówię, wiesz dlaczego? Bo ty masz tak mizerną relację z Bogiem, że ty nie jesteś w stanie wyodrębnić głosu Boga. Bo ja cię znam. Zresztą też widzę twoje życie i widzę brak sukcesu w twoim życiu. Oczywiście chrześcijanie, szczególnie z ruchów przyjaciele naszych, ewangelicznych, są mistrzami świata w dorabianiu sobie dobrej historii do życia. I te głosy, robię to, robię tamto, jestem w tym, jestem w tamtym, jestem taki, jestem inny, tylu uzdrowiłem, tylu uwolniłem, zrobiłem to czy tamto, to jest wielokrotnie jedynie tłumaczenie swojej porażki życiowej. Wiecie, o co tutaj chodzi? To jest tłumaczenie porażki. Tłumaczenie porażki. Ja znam na przykład ludzi, którzy jak tylko się znajdą w mojej obecności, to od razu mi się tłumaczą z czegoś. Ja mówię, czemu się tłumaczysz? Czemu mi o tym mówisz? On w jakimś sensie mi się tłumaczy. W jakimś sensie mi przychodzi i mi mówi coś, ja mu nawet pytań nie zadaję. On mi się tłumaczy na przykład, dlaczego tak postąpił, dlaczego tak postąpił. I wiecie, wielokrotnie dorabia do tego jakąś doktrynę. I tłumaczy mi swoje zachowania. Ja mówię, ale po co to robisz? Po prostu nie musisz tego robić. Po prostu uznaj prostą rzecz, że jeżeli jest porażka w twoim życiu, to nazwij to porażką. Nigdy nie nazywaj porażki sukcesem. Przeklęty, kto zło nazywa dobrem, a dobro złem, tak mówi Słowo Boże. Przeklęty, kto porażkę nazywa sukcesem, a kto sukces nazywa porażką. Przeklęty znaczy, że zatrzymuje się jego wzrost, wstrzymuje się jego wzrost. Coś w nim zaczyna być, wchodzić w system stagnacji. Ja naprawdę, przyjaciele, znam dużo chrześcijan, którzy mi opowiadają o swoich sukcesach, a oni mają porażkę. Ale mi mówią o sukcesach. Ja czasami pytam, co u ciebie? A on mówi, przyprowadziłem 4 osoby do Jezusa. Ja mówię, ale weź. 6 uzdrowiłem. Z 8 wypędziłem demony, które drugie miały ich chodzić. Jak ty się trzymasz psychicznie? Jaki jest twój stan emocjonalny? Co z tobą w ogóle jest? Jaka jest twoja rodzina? Jakie jest twoje małżeństwo? Jak wygląda twoje życie seksualne? Jak wygląda twoje wychowywanie dzieci? Jaki jest twój stan finansowy? Powiedz mi, jaka jest twoja odporność na stres? Przyjacielu chrześcijaninie, jak funkcjonujesz w kryzysie? Powiedz wam coś o mnie? Kiedy przychodzi kryzys do mojego życia, tak? To włącza mi się 6 wiek. Ja się świetnie czuję w kryzysie. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Mnie kryzys stymuluje. Wiecie, co to oznacza? Że kryzys cię stymuluje? Nie sukces cię stymuluje. To znaczy, że realizuje się we mnie słowo, które mówi, kiedy przychodzą opresje, radujcie się. To znaczy, że kryzys cię stymuluje. To znaczy, że ja dzisiaj jestem w stanie stanąć przed diabłem i powiedzieć, come on. Chodź. Zobaczymy, co potrafisz. O co chodzi? My do tego miejsca musimy dojść. Rozumiecie, do czego my musimy dojść? Do czego Kościół musi dojść? Nie do zbierania sukcesów. Sukces jest nam przypisany, jesteśmy skazani na sukces. Opowiem ci w ten sposób. Skazani na sukces. Sukces to nie jest nic takiego, co by było wielkie. Ale wiesz, co jest wielkie? Kiedy kryzys ciebie nie przygniata, po pierwsze, a po drugie, kiedy w kryzysie, tak, wydajesz obfity owoc. W kryzysie. To jest mistrzostwo świata. Rozumiecie? To jest mistrzostwo świata. I żeby tak żyć, my musimy wyraźnie słyszeć Boga.
Pamiętajmy, Bóg się nigdy nie myli. I to, co jest, co mówi do nas Bóg, jest doskonałe. Co to oznacza? Nie trzeba tego analizować, nie trzeba tego poprawiać, nie trzeba tego w żaden sposób ubogacać. Jest to słowo rema. Jasne, klarowne słowo rema. Rozumiecie? Czyli uduchowiony logos. Logos to jest to spisane słowo, czy też słowo opowiadane z pokolenia na pokolenie, bo przez setki, czy tam tysiące lat Biblia w ogóle to była opowiadana. To nigdy nie było spisane. No nie opowiadali te słowa. Ale był to logos. Był to logos, czyli słowo Boga dające życie, natomiast słowo Boga, które nie było jeszcze Twoim słowem. Czyli oni opisywali te rzeczy. Nie wiem, czy Wy zauważacie, że na przykład czytasz sobie Stary Testament i tam są opisywane rzeczy. Na przykład mówisz, no Mojżesz, tam nie wiadomo, że ten Mojżesz to w ogóle Mojżeszowe księgi napisał, bo to nie wiadomo. Tak napisali, że to Mojżesz napisał, to nikt tego nie wie, czy to Mojżesz napisał. To jest jedna z opcji. No ale tak to nazwali, nie ma problemu. To znaczy protestanci sobie tak to nazwali, bo to katolicy sobie inaczej nazwali, jakokolwiek. Ale nawet gdyby on to napisał, tak, to teraz tam jest taka ciekawa rzecz, że on opisywał pewne rzeczy, a mnóstwo z nich nie przeżyło. Rozumiecie? On opisywał. Ale nie przeżywał. A wiecie, dlaczego on ich nie przeżywał? Bo to nie było rema dla niego. Nie była żadna rema. Chcę, żebyśmy dzisiaj zrozumieli taką rzecz, że Bóg jest Bogiem, który mówi do nas. On mówi do nas. Nie chce mówić, tylko mówi do nas. I problem nie polega na tym, że Bóg nie mówi do nas. Problem polega na tym, że my albo nie słyszymy, bo nie umiemy, albo mylimy się w tym, co słyszymy, bo przyjmujemy inny głos. Inny głos. A chcę Ci powiedzieć, że diabeł, jeżeli miałbym go porównać do kogoś dzisiaj, to porównałbym go do aktora. Do aktora. Diabeł, ja bym go porównał go do aktora, do sztukmistrza, do malarza, do muzyka. Rozumiecie, do kogo bym go porównał? Bo to jest pewnego rodzaju wirtuoz kłamstwa. Diabeł nie przychodzi do Twojego życia z głosem, który podrabia, w ten sposób, żeby się bardzo szybko można było go ujawnić. Diabeł podrabia Boży głos w ten sposób, że jest go bardzo ciężko ujawnić. I stąd tego rodzaju nauczania, bo my musimy wyodrębniać głos Boga. Jeżeli Ty będziesz wyodrębniał głos Boga prawidłowo i oczywiście okażesz posłuszeństwo temu głosowi, bo to jest zupełnie inny temat. Bo Ty możesz słyszeć już ten głos, ale jeżeli nie zechcesz być posłuszny, a Słowo Boże mówi, jeśli zechcecie być posłuszni, z dóbr ziemi spożywać będziecie. Czyli będziecie mieli sukces tu na ziemi. Jeżeli zechcecie być posłuszni, to jest w ogóle drugi temat. Temat pierwszy na dzisiaj to jest wyodrębnienie głosu Boga i odrzucenie wszystkiego, co głosem Boga nie jest. Temat na dzisiaj to jest to, że mamy uwierzyć w realny głos Boga. Uwierzyć w głos Boga w nas. Wyodrębnić go, określić go, tak? I być absolutnie pewnym, że to jest Bóg. Że to Bóg. Ja dawno zaprzestałem takich rozmów, Bóg mi powiedział. Bardzo rzadko mi się już to zdarza, że mnie nawet gdzieś na kazaniach coś takiego powiedział. Bóg mi powiedział. Wiecie dlaczego? Bo jest tak pełno głosu Boga we mnie, że nie musisz tego określać. Nie musisz określać tego głosu, bo on jest jakby częścią Ciebie. Pierwsza Księga Mojżeszowa, Księga Rodzaju, 1:22. Tak. Proszę, żebyście sobie notowali, jeżeli możecie, te adresy. I błogosławił im Bóg mówiąc. Błogosławił im Bóg mówiąc. Czyli uszczęśliwiał ich Bóg jak? Mówiąc. Mówiąc. Jak Bóg uszczęśliwia, jak Bóg błogosławi, mówiąc. A więc
realnie możesz być błogosławiony, realnie, mówię, w praktyce błogosławiony, jeżeli ty słyszysz głos Boga. Jeżeli nie słyszysz głosu Boga, ty nie jesteś w praktyce błogosławiony, tylko jesteś teoretycznie błogosławiony. Jest to, co ja powiedziałem, podobną rzecz powiedziałem wczoraj w Rybniku, że jeżeli ty nie jesteś człowiekiem wiary, ty w praktyce nie jesteś błogosławiony, bo nie jesteś. Oczywiście błogosławieństwo jest na ciebie wylane, tak? Ale ty w praktyce nie jesteś błogosławiony, czy ty w praktyce po to nie sięgasz. To jest tak, jakby leżał chleb, ty jesteś głodny, tutaj leży chleb, ale między tobą a chlebem jest jakaś szyba. Człowieku, i ty widzisz chleb, rozumiesz? Szyba ma dziurki, a nie czujesz po prostu jego zapach, ale za groma nie możesz tego chleba wziąć się najeść. Co z tego, że ja widzę chleb? Co z tego nawet, że on jest w jednym pomieszczeniu, w którym ja jestem, jak ja go nie mogę dotknąć? Mnóstwo chrześcijan żyje w ten sposób. Mówią, ja wiem, że to jest. Ja wiem, że jest uzdrowienie, a nadal choruje. Ja wiem, że jest to, a nadal jest ze mną tak. Ja wiem, że jest zaopatrzenie finansowe, a nadal jestem biedny. I wbijają sobie kolejne nauki do głowy, tak, które mówią im, wiecie, jest dla ciebie błogosławieństwo, mówią kaznodzieje. Jesteś błogosławiony przez Pana. A ten człowiek siedzi, załamany, jak dar słotysa, ma głowę spuszczoną i mówią, mówi. Ale ja tak nie. Ale ja tak nie. I częstokroć ten człowiek w ogóle zaczyna szukać innych głoszeń, innych nauczeń, innych nauczycieli. Zaczyna szukać takich ludzi, którzy potwierdzą jego nieszczęście. Skąd w ogóle takie kretyńskie dusze, dlaczego takie kretyńskie dusze są słuchane w ogóle? Że jest jakiś tam gość i na przykład on teraz rozpościera nauczania na temat tego, że nieszczęścia przychodzą od Boga, żeby nas czegoś nauczyć. Rozumiesz, że choroby są od Pana. Dlaczego? W ogóle zastanówcie się, dlaczego się słucha takich kretyńskich nauk. Wiecie dlaczego? Bo ludzie nie przeżywają sukcesu z Bogiem i w związku z tym muszą się otoczyć jakąś nauką bezpieczeństwa. Bo jeżeli ty nie jesteś uzdrowiony na przykład, ok? Przez długi okres czasu, to ty zaczynasz słuchać ludzi, którzy ci usprawiedliwią twój brak uzdrowienia. To bardzo proste. Ty pójdziesz do takich ludzi i ty się do nich przytulisz. Ty się przytulisz do tych toków myślowych. Albo będziesz po prostu załamany i sfrustrowany cały czas. Tu ci mówią o szczęśliwym małżeństwie, a to twoje małżeństwo jest w gruzach. Jeszcze ci mówią, pamiętaj, tylko się nie możesz rozwieść, bo cię Bóg zabije. Cię rozwiedzisz. I ty siedzisz w ogóle w tym w ogóle i nie wiesz w ogóle o co. A więc musisz się otoczyć jakąś nauką bezpieczeństwa, która ci jakoś usankcjonuje wewnętrznie to, co ty przeżywasz. My potrzebujemy takich rzeczy. Tak funkcjonuje nasza psychika. Rozumiecie? Tak funkcjonuje nasza psychika. Dlaczego na przykład, jak stanie się coś złego w twoim życiu, tak? I przyjdzie do ciebie jakaś kretyńska dusza, przytuli cię i powie, rozumiem cię. To jest twój przyjaciel. Tylko on mnie przyszedł tutaj do mnie. Wiesz, kiedyś podszedł do mnie człowiek, który miał AIDS. No ja nie wiedziałem, że on ma AIDS. Ja nie wiedziałem, że on ma. I on umierał ten człowiek w zasadzie. Miał mięsaki kapustego już w ogóle. I on taki słaby coś był i ja, on do kościoła naszego pierwszego przyszedł. I on na moje pytanie, bo ja mówię, może ci witaminy kupię jakieś, powie, taki jesteś jakiś słaby, jakiś taki. A on mówi, ja jestem słaby, bo ja mam AIDS. Ja mam żółtaczkę klasy C, mam zdruzgotaną wątrobę, mam pleś na gardle, mam po prostu mięsaki na ciele. Rozumiesz? Umieram, młody chłopak, nie? Tylko wiecie, ja już wtedy byłem absolutnie przekonany o tym, że choroba na ziemi jest nielegalna i nie ma żadnego znaczenia, jaka to choroba. W ogóle to nie ma żadnego znaczenia. Wiecie, ja się nie ulatywałem nad tym człowiekiem. Ja nie uścisnąłem mu, proszę ciebie, po chrześcijańsku jego prawicy i nie uwolniłem, proszę ciebie, empatii wobec niego. A ja olewam empatię. Rozumiesz? A ja olewam takie coś. A ja powiedziałem do niego, a dlaczego ty chcesz umrzeć? Czy ty jesteś nieprzytomny? Umrzeć chcesz? AIDS masz? Mówię, i co? No i co z tym masz AIDS? Jeden ma AIDS, drugi ma łopiesz. Krzyż jest na wszystko taki sam. Ja mówię, przyjmij uzdrowienie. Ja mu nie zaproponowałem modlitwy,
Nie zaproponowałem mu postu. Nie zaproponowałem mu żadnej z tych rzeczy, rozumiecie? Powiedziałem, przyjmij uzdrowienie. Pamiętam, że jak go chrzciliśmy, jak go zanurzyliśmy w wodzie, to jeszcze miał żółtaczki. Jak wyszedł z wody, to już nie miał. I mu się zregenerowała w 100% wątroba. Zaczęły się cofać symptomy choroby. Facet żyje do dziś. Ma żonę, służy Bogu i nawet jest terapeutą jeszcze przy tym wszystkim. Rozumiecie, o czym mówię? Dlaczego? Dlatego, że ja absolutnie byłem o czymś przekonany i przeżywałem. Ja przeżywam te rzeczy. Ja przeżywam Boże uzdrowienie. Ja nie przeżywam. Dlatego, że ja nie przeżywam, to ja jestem błogosławiony. Ja o nim nie słucham. Ja jak kogoś uzdrowię w imieniu Jezusa, to w ogóle nie chodzę i nawet o tym, znaczy robię świadectwo jakieś, ale w ogóle to mnie, nie wiem czy mnie rozumiecie, to mnie nie kręci. To nie jest dla mnie coś stymulującego w życiu. Bo to jest tak naturalne dla mnie, to jest uzdrawianie chorych jest tak naturalne, że stało się częścią mojego charakteru i przestało być czymś szczególnym. Wiecie, kiedy przychodzi prawdziwa dojrzałość chrześcijańska, kiedy u siebie zobaczysz dojrzałość? Kiedy cuda przestaną być czymś szczególnym dla ciebie. Bo dopóki cuda są jeszcze czymś szczególnym, to jeszcze jesteś dzieckiem, ewentualnie młodzieńcem w Chrystusie. Ale kiedy cuda staną się częścią twojej natury, rozumiesz, od tak, to ty będziesz o nich pisał, mówił, żeby zbudować innych ludzi, natomiast ciebie to w ogóle już nie będzie stymulować. Nie będziesz się cieszył z tego, że kogoś uzdrowiłeś. Nie będziesz się cieszył, że kogoś wzbudziłeś z martwych. Zapomnisz o tym. Rozumiesz? Wiesz skąd ja to wiem? Z Biblii. Jak Jezus powiedział do swoich uczniów, mówi, nie cieszcie się z tego, że demony wychodzą. A chrześcijanie się wyrzucają, demony się cieszą. A ja na przykład wyrzucam demony i to jest tak, jakby oprócz ciebie splunąć. Dlaczego właściwie nie wyrzucać demonów? Trzeba być kretynem, żeby demonów nie przecież demon trzeba go wyrzucić, tak? Jest choroba, trzeba ją wywalić. To jest takie normalne, bo tak jak idziesz, leży papierek, nie wiem jak ty masz, ale ja tak mam, że ja przechodzę i widzę papier, to go wrzucę do kosza. Nieraz mówię do, na przykład do Sary, podnieś ten papier, a ona mówi, ale to nie ja wrzuciłem, to nie ja, to nie mój papier. Ja mówię, no jest z tego, ale ziemia twoja. Weź ten papier i wrzuć do kosza, ja nie wiem, no pewno groma kopiesz tę puszkę. Po co ty, po tym mówię, nie możesz wziąć tego, wrzucić do kosza? To takie dla mnie jest, ja nie rozumiem człowieku, że to przechodzi, bo to nie mój śmieć jest, ale ziemia twoja. Rozumiesz? To jakby ktoś nawalił, proszę ciebie, u mnie na przedpokoju, by zrobił kupę, by posadził człowiek klocka i teraz ja mówię, a to nie mój klocek. No ale mój przedpokój. Przynajmniej nie będę do niego dzwonił, proszę ciebie, i przyjść to sprzątnie, tylko wezmę to sprzątnie. Następnym razem jak przyjdzie do domu, zwrócę uwagę, się nie załatwia na środku przedpokoju. Żebyście zrozumieli, jak wyglądają toki myślowe, zasadniczo. Bóg błogosławi mówiąc. A więc realnie błogosławiony człowiek, czyli realnie odbierający błogosławieństwo, to ten, który słyszy prawidłowo głos Boga. To jest człowiek realnie błogosławiony. A w Apokalipsie 2:7, czyli ostatniej księdze, tego kanonu naszego. Objawienie Jana, czyli Apokalipsa 2:7. Słowo Boże mówi, kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi. A więc widzimy tutaj bardzo jasną rzecz, że Bóg to Duch. A więc jak mówi Bóg? W sposób duchowy. To Duch zaznacza potężną różnicę. To nie umysł, nie emocje i nie decyzje. To też nie ciało. To duch. Słowo Bóg dla ciebie równa się duch. A duch porozumiewa się tylko z duchem, bo wszystko się rozmnaża według swojego rodzaju. Bóg nie mówi inaczej niż jako duch. A więc to nie będzie raczej tak, że on coś powie i będzie to tak silne, że się zawali budynek przy tym. Albo że drzewo będzie wywalone. Raczej ten głos nie będzie łamał cedrów Libanu.
I zaraz do tego dojdziemy. I nie możesz tego szukać. Bo jak tego szukasz, to przegapisz 99% Jego głosu. I nie będziesz błogosławiony w praktyce. I zaczynamy od rzeczy pierwszej. Ewangelia Jana 3,33. Jak brzmi głos Boga? Ewangelia Jana 3,33. Kto przyjął Jego świadectwo, ten potwierdził, że Bóg mówi prawdę. Co Bóg mówi? Prawdę. Tylko prawdę. Tylko prawdę. Nie usłyszysz od Boga nigdy. On mówi, prawdziwy głos Boga nigdy nie potwierdzi jakiegoś kłamstwa. I teraz zobacz prostą rzecz, jak to wygląda. Jechałem do jednego miasta, miałem tam spotkanie uzdrowieńcze. Zadzwonił do mnie znajomy, w jakimś kościele tam głosiłem wtedy, miałem głosić. Zadzwonił do mnie znajomy i mówi, a tu w tym mieście jest jeszcze jeden kościół. Dam ci numer do pastora, zadzwoń do niego, bo może on też będzie chciał, żebyś u niego wtedy głosił. Ja zadzwoniłem do tego pastora, to był stary pastor. Był pastorem ze 40 lat, pewnie. Stary taki pastor, już nie powiem jakiej denominacji, bo to nie ważne. Ja do niego zadzwoniłem, mówię, nazywam się Artur Cerowski, będę głosił się w jednym kościele u was w mieście. Czy ty chcesz, żebym do was przyjechał i też pouzdrawiał ludzi? Pędzał demony, podzielił się świadectwem. Tam już mu nic innego nie proponowałem. Klasykiem zaproponowałem. Rozumiesz? Już nie mówiłem, że tam będę czegoś nauczał, bo ja sobie zdaję sprawę, że oni mają, wiesz, wielokrotnie kwadratowe głowy ale okej. Okay. A on mówi do mnie, że jest pastorem tam ze 40 lat czy ileś. I on wie od Boga. Bóg mu powiedział. Jemu Bóg powiedział. Że Bóg nie uzdrawia każdej choroby. Że to jest nieprawda. Że każda choroba została przybita do krzyża i Bóg uzdrawia kiedy chce i to jest suwerenne działanie Boga. I o to chodzi z tą łaską. I powiedział mi dużo rzeczy i on mówi, że mu Bóg to powiedział. Ja naprawdę, wiecie, gdyby to miało miejsce kiedyś, to ja bym się z nim pokłócił. A ja dzisiaj się nie kłócę. Ja po prostu dzięki Bogu Najwyższemu się nie kłócę z ludźmi, bo mnie szkoda w ogóle zdrowia. Ja szanuję moje zdrowie też psychiczne i okej, mówię, to niech Ci Bóg błogosławi. I skończyliśmy rozmowę. Wiecie, jemu Bóg to powiedział. Skąd ja wiem, że on nie słyszy głosu Boga? Bo to jest nieprawda. A Bóg mówi prawdę. Musimy bardzo ważną rzecz zrozumieć. Bóg mówi tylko prawdę. I powiem Ci, dlaczego wielu chrześcijan nie idzie głęboko w słyszenie głosu Boga, bo oni nie chcą usłyszeć prawdy. Bo Bóg Ci powie tylko prawdę. Bóg nigdy nie potwierdzi jakiegokolwiek kłamstwa w Twoim umyśle, w Twoich emocjach, w Twoim życiu. Nigdy. Wiecie dlaczego? Bo Jezus powiedział, ja jestem prawda. Bóg nie umie kłamać. Nie wiem, czy wy mnie rozumiecie. Bóg nie jest w stanie nikogo okłamać. Po prostu to jest niemożliwe. On mówi prawdę. On mówi prawdę. Mi się nie chce tego dalej rozwijać, znaczy inaczej, może nie tyle, że ja nie mam czasu na to dzisiaj, ale chodzi o to, że Bóg mówi prawdę i tylko prawdę. Dlatego też, posłuchaj, żebyś wyraźnie mógł słyszeć głos Boga, ty musisz znać prawdę. I chrześcijanie, którzy nie znają prawdy, którzy nie badają prawdy, którzy pozostają w zafałszowaniu różnego rodzaju, tak? To oni nie są w stanie przyjąć głosu Boga takim, jakim jest, bo żyją w kłamstwie. Dam wam przykład. Powiem wam coś o prawdziwych prorokach. Nie o prorokach, którzy tam robią sobie żarty, ale o prawdziwych prorokach. Prawdziwy prorok
kiedy prorokuje do twojego życia, to On jest realnie zablokowany jedną rzeczą, ilością bałwanów w tobie. To znaczy, Słowo Boże mówi tak, i odpowiem im według ilości bałwanów w nich. Polega to na tym, że jeżeli ktoś idzie do proroka, mając kłamstwo w sobie i nie chcąc tego kłamstwa zrezygnować, będąc przekonanym, że to kłamstwo jest prawdą, to od tego proroka usłyszy jedynie potwierdzenie kłamstwa, które jest w nim. W ogóle przedziwna rzecz. Ludzie myślą, mówię o prorokach dzisiejszej doby, ludzie myślą, że prorok dzisiejszych czasów to jest taki sam prorok jak w Starym Testamencie. To jest w ogóle inny prorok. Nie ma dzisiaj takich proroków jak w Starym Testamencie. Nie ma dzisiaj Izajaszy, Jeremiaszy, Ezechieli. Takich ludzi nie ma dzisiaj. Bo to przeminęło ze Starym Przymierzem. Dzisiejszy prorok to jest w ogóle inna konstrukcja. To się tak samo nazywa, a to jest coś innego. Jak my na przykład zaprosiliśmy proroka do siebie ostatnio, to ja słyszałem, jak on prorokował do ludzi. I jak prorokował do ludzi z naszego kościoła, tak? No to ja tych ludzi znam. Rozumiecie? Ja znam tych ludzi. I na przykład przychodził do niego człowiek, który jest szczery. I ja znam tego człowieka, bo ja wiem, że on jest szczery, ten człowiek, że on jest prawdziwy. To tam były potężne proroctwa uwalniane do tego życia. Tam wchodziło słowo jak nóż w masło. Ale znam też ludzi. Widziałem, jak podchodzili ludzie, którzy nie chcą się zmieniać. U nas w kościele, w Warszawie, nie ma takiej opcji, żeby ktoś nie posiadał materiału, na podstawie którego nie może się zmienić. Wiecie, tam jest blisko setka ludzi, tak? I nie ma czegoś takiego, że ktoś na przykład powie, ja tego nie wiedziałem, bo tam wiedzą wszystko. 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 Tam dzieci małe, jak się bawią, to się bawią w uzdrawianie dalej. Rozumiesz? W ogóle w ten sposób. To jest w ogóle inna konstrukcja. Tam nie ma czegoś takiego, że ktoś jest chory przy ciebie. Ja mówię, jesteś chory tylko dlatego, że chcesz być chory. Jak u nas tam w Warszawie ktoś jest chory, to tylko dlatego, że chce być chory. W ogóle nie ma taką zajawki. Jak ktoś jest zdemonizowany, to chce być zdemonizowany. Jak ktoś jest biedny, to tylko dlatego, że chce być biedny. To jest jego prywatna inicjatywa, jak wiecie, o co chodzi. Bo ludzie mają podane wszystko na tacy i jest uwalniana potężna Boża moc. W ogóle tutaj nie ma dwóch zdań. Ale widziałem ludzi, którzy nie chcą się zmieniać, ale biegli do proroka. I wiecie, co ten prorok do nich mówił? Według ilości bałwanów w nich. Po prostu. Ktoś nie chciał się zmieniać, ale chciał być kimś wielkim. A prorok do nich mówi, będziesz wielki. A ja siedziałem, myślę, że się posikam do śmiechu. Ludzie myślą, że idą do proroka i teraz prorok im wyciągnie. Nie. Nie wiem, czy zauważyliście, to Duch Święty zajmuje się tematem przekonywania, że zauważyliście te rzeczy. Jak ktoś nie chce dać się przekonać Duchowi Świętemu, to cię żaden prorok nie przekona. To jest fikcja. Wielu ludzi prorokuje na podstawie zewnętrznego oglądu sytuacji. Ludzie, ja byłem zawodowym przestępcą, ja zęby na tym zjadłem. Ja po tym, jak kto się ubiera, jak kto mówi, kto jaką kawę zabawia, jak się kto wysławia, jak kto zakłada ręce i nogi, jestem w stanie stwierdzić o tym, że to bardzo dużo. To nie potrzeba wewnętrznego objawienia. Wiele proroków w ogóle nie pochodzi z żadnego wewnętrznego objawienia, tylko z zewnętrznej oceny sytuacji. Rozumiesz? Zewnętrzna ocena sytuacji. Jak ja widzę, że ktoś ma przez ciebie przepocone ubranie, rozumiesz? Jak ja widzę, że ktoś jest człowiekiem niepoukładanym w swojej zewnętrzności, to jest niepoukładany w swoim wnętrzu. To jest proste. Człowiek. To już wszyscy o tym wiedzą, że jak chcesz zobaczyć czyjeś życie, to obejrzyj jego kosztach. Ja wchodzę do czyjegoś mieszkania na podstawie tego, co oni tam jedzą, jakich kosmetyków używają, w jakich ubraniach chodzą, rozumiesz? Na podstawie tego, czy jest brudno, czy czysto, jestem w stanie z bardzo dobrą precyzją określić pewne rzeczy w ich życiu. Przecież, czy w ogóle wiecie, że diabeł to jest psycholog? Myślicie, że jak? Przecież diabeł nie wchodzi w nasze głowy, on nie może wejść w głowę. Dlaczego on tak dobrze cię zna?
No bo widzi, co mówisz, co robisz, jak żyjesz, rozumiesz, o co chodzi. Kurczę. Derek Prince dawno temu powiedział taką rzecz, mówi, ja poznaję duchowość ludzi po tym, jak wydają pieniądze i jak jedzą. Proszę cię. I wiele proroctw, proroctw, rozumiesz? To jest w ogóle, to nie są żadne proroctwa, tylko są rysy psychologiczne. Jak ten prorok do nas przyjechał i tak byli ludzie oddelegowani do tego, żeby się nim zajmować, to powiedziałem jedną rzecz, mówię, primo, nikt nie ma prawa mówić temu prorokowi o czymkolwiek związane z naszym życiem. Prorok nie ma prawa wiedzieć o niczym. To nie był człowiek z tego kraju. Rozumiecie, on mówi, nie będziecie z nim o niczym gadać. Kto ma jakie służby, w jakim miejscu jest kościół. Absolutnie. Pastorzy biorą proroków, jak ich zapraszają, biorą ich na obiad i opowiadają im o kościele. Ludzie sobie nie zdają sprawy, że nawet jeśli ten prorok chce tam dobrze prorokować, rozumiesz, to on już jest zafiksowany na pułapie psychologicznym. Ale o tym się nie mówi w kościołach, bo fajnie to wygląda, jak tak się, że tego nie wie wszystkiego. Ale ja to wiem. A Słowo Boże mówi, że im więcej w tobie mądrości, tym więcej cierpienia. Chcesz być mądry? Chcesz więcej mądrości? To będziesz bardziej cierpiał. Bo bardziej będzie cię to obciążać. To będzie ciężej. Rozumiesz? Ciężej. Dlatego musisz nauczyć się żyć w kryzysie. A więc Bóg mówi tylko prawdę. I ty musisz zrozumieć, że głos Boga do ciebie to będzie głos prawdy. Głos prawdy. Głos prawdy. Ja ci pomogę. Przychodzą do mnie ludzie. Modlę się o mnóstwo ludzi. Przychodzą ludzie o tyle. I mówią, pokój się o mój ten głos. A ja będę niego musisz schudnąć. A on mówi, słucham? Ja mówię, musisz schudnąć. Ważysz 150 kg. Czy ty jesteś przytomny? Bóg nie przewidział takiej wagi dla ciebie. Dla twoich kostek. Dla twoich ścian. Dla twoich stanów i kości. Musisz schudnąć. Ja teraz położę na ciebie ręce, ja zgromię ten ból. Ten ból od ciebie odejdzie, bo Boża moc przepłynie przez ciebie. Rozumiesz? Ale musisz schudnąć, bo się wykończysz. Największy człowiek, który posiada największy namiot ewangelizacyjny w historii świata, umarł na serce w wieku 40 kilku lat. Duch Święty posyłał do niego swoich proroków. I oni mówili do niego, musisz schudnąć. Poczytajcie Bożych generałów. Facet ważył ze 160 kg. Uzdrawiał chorych, wypędzał demony, masowo ludzie wstawali z wózków, a on w wieku 40 paru lat się wykończył na serce. Wiecie dlaczego? Bo nie chciał schudnąć. Bóg mówi tylko prawdę. Bóg mówi tylko prawdę. Tylko prawdę. I to jest pierwsza rzecz, jeżeli chodzi o głos Boga. Psalm 85,9. Psalm 85,9. Druga rzecz. Chciałbym teraz słyszeć, co mówi Bóg Pan. Chciałbym teraz słyszeć, co mówi Bóg. Istnieje pragnienie człowieka słyszenia Boga. Jeżeli jest ono zablokowane, to człowiek ten nie będzie chciał słyszeć Boga. Musisz pragnąć słyszeć Boga. Chciałbym, pragnąłbym słyszeć, co mówi Bóg. Żeby słyszeć głos Boga, musisz podjąć absolutną decyzję o tym, że jesteś w stanie położyć wszystko, aby ten głos słyszeć. Musisz przyjść do Niego i powiedzieć, Boże, jestem w stanie ponieść każdą konsekwencję. Jest to dla mnie najważniejsze. Stawiam to jako priorytet. Nic dla mnie nie jest ważniejsze. Chciałbym słyszeć, jak mówi mój Bóg.
Hebrajczyków 3:7-12. Hebrajczyków 3:7-12. Dlatego, jak mówi Duch Święty, dziś, jeśli głosie go usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu, w dniu kuszenia na pustyni. Gdy kusili mnie ojcowie wasi, wystawiali na próbę, chociaż oglądali dzieła moje przez 40 lat. Dlatego miałem wstręt do tego pokolenia i powiedziałem, zawsze ich zwodzi serce, nie poznali oni też dróg moich. Tak iż przysiągną w gniewie swoim, nie wejdą do odpocznienia mego. Patrzcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, którego odpadło od Boga żywego. Patrzcie, te fragmenty, też nie mamy czasu na to mówić, jak zostały powypaczane, ale one odnoszą się do słyszenia Boga. A więc po pierwsze, werset 7 pokazuje nam, że to ode mnie i od Ciebie zależy, czy będziemy słyszeli Boga. Ode mnie i od Ciebie, to od nas zależy. Krótko powiedziawszy, od Ciebie zależy, czy będziesz słyszał głos Boga, nie od Boga. Od Ciebie to zależy. To Ty jesteś Panem nad tą sytuacją. O tym mówi werset 7. Werset 8 mówi nam, że można zagłuszyć jego głos. To jest możliwe, żeby go zagłuszyć. Czyli jesteśmy władni w tym, aby go nie zagłuszyć i aby go zagłuszyć. Tylko i wyłącznie my. A zagłuszenie głosu Boga to jest bunt. A więc pierwszy bunt w życiu chrześcijanina jest w momencie, kiedy on zagłusza głos Boga. A więc buntownikiem w naszej duszy człowiek się staje wtedy, kiedy zagłusza głos Boga w nas. I już nie musisz w ogóle się buntować przeciwko ludziom. Już nie musisz się buntować przeciwko przywódcom gdzieś tam w kościele. Już nie musisz się buntować przeciwko jakiejś ogólnej prawdzie. Wystarczy, że zbuntowałeś się przeciwko temu, żeby słyszeć głos Boga. Po trzecie, werset 9 mówi nam, że jego głos jest dla nas zrozumiały, ponieważ mówi on do nas w takim samym tonie, w jakim objawił się w znakach i cudach podczas naszego dotychczasowego życia. Krótko powiedziawszy, każdy z nas się narodził z Bożego Ducha. Wiesz, dlaczego się narodziłeś z Bożego Ducha? Bo usłyszałeś Jego głos. W ogóle nie można się narodzić z Bożego Ducha, jeżeli się nie usłyszało głosu Boga. No bo ten głos Cię przekonał o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. To Duch Święty Cię przekonał. Byłeś wtedy w świecie. Chodziłeś w Ciebie. I co? Spotkałeś Boga. Ja lubię słuchać świadectw ludzi, bo ludzie mi opowiadają różne rzeczy. Ja mówię, jak spotkałeś Jezusa? I ludzie mi opowiadają o spotkaniu z Jezusem, nie? Mnóstwo rzeczy to w ogóle nie jest spotkanie z Jezusem. Nie spotkali Jezusa. Spotkali Kościół. Spotkali moc. Rozumiesz? Pan mnie uzdrowił. Ja mówię, dobrze, jak spotkałeś Jezusa? Powiedz mi. Pan mnie uzdrowił. Dobrze, jak Jezusa spotkałeś? Bardzo proste. To, że kogoś Bóg uzdrowił, to w ogóle nie oznacza, że on go spotkał. Co to jest Bóg, go uzdrowił? Bóg uzdrowił, bo Bóg uzdrawia. No kurczę, no taki ten Bóg jest. No. Można być wskrzeszonym przez Boga i w ogóle niekoniecznie w ogóle spotkać tego Boga. Bo spotkaniem Boga to jest spotkanie Jego głosu. Który Cię przekonał o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Przecież można być wskrzeszonym z martwych i dalej iść do świata. Tak? Nie czytaliście w internecie? Facet wstał z martwych prozektorium i z powrotem wrócił na imprezę. No człowieku, w Polsce. Czy kolega się małologo nie przeżegnał? Umarł, wsadzili go, proszę ciebie, do lodówki. Rozumiesz? Facet wstał z martwych, wylazł z lodówki i poszedł na imprezę. Bo dalej trwała libacja. No kurczę, no ludzie. Na naszych spotkaniach przychodzą ludzie, są uzdrowieni, nawet nie powiedzą, po co mnie w tyłek. Żeby chociaż dalej z 1000 zł człowieku na kościół. Rozumiesz? Przyjdą, położysz na niego ręce, oko nie działało, oko działa, noga nie działała, noga działa, poszedł. W życiu się nie pojawi więcej w kościele. No kurczę, że to jest masowe. My robimy w Warszawie spotkania uzdrowieńczo-uwolnieniowe raz w miesiącu. Z całej Polski zjeżdżają się ludzie, są uzdrawiani, są uwalniani, a potem, proszę ciebie, ogromna ich ilość, to wraca do swoich krajów życiowych. Za jakiś czas znowu są chorzy.
przyjeżdżają do tego zdrowia. Takie życie, no kurde, tak żyjesz, wiesz, nie? Ci, którzy się ogarną, którzy się chwycą Jezusa, halleluja, no to zaczynają być w kościele, prowadzić zwycięskie życie. Ale sięgnięcie po Boży cud nie oznacza spotkanie z Bogiem. To w ogóle są dwie różne filozofie życiowe. Kiedy spotkałeś Jezusa w swoim życiu po raz pierwszy, to Jego głos przekonał Cię o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. I co robiłeś? Pokutowałeś ze swojego starego życia. Dlatego jesteś chrześcijaninem dzisiaj. Dlatego jesteś narodzony z Bożego Ducha. Bo postanowiłeś pójść za Jego głosem. A więc teraz posłuchaj. Ten głos będzie wciąż taki sam do Twojego życia. Usłyszałeś ton głosu Boga. To jest ten głos, który będzie Ci towarzyszył do końca. Nie bój się, że go nie rozpoznasz. Jeżeli tylko skupisz się na tym, co przeżyłeś kiedyś. O tym mówi ten werset. Bóg mówi, tyle razy do Was mówiłem. Już powinniście znać mój głos na pamięć. Ten Bóg, który przychodzi dzisiaj do mnie, to jest ten, który przed domem w 2001 roku. To jest ten sam Bóg. Ja Jego ton głosu dzisiaj rozpoznaję węchem. Rozumiesz? Węchem. Diabeł nie potrafi tej rzeczy. To jest bardzo dobra nowina. Diabeł nie podrobi tonu głosu Boga, który został zakodowany w Tobie podczas pierwszego przyjścia do Ciebie. Dlatego jest napisane, wspomnij, z jakiej wyżyny spadłeś. Wiesz, co to znaczy? Wspomnij, z jakiej wyżyny spadłeś? Ludzie mówią, tu chodzi o to w ogóle, a tam już nieważne zresztą, co mówię, bo mi się żywe na te chore doktryny. Wspomnij, z jakiej wyżyny spadłeś, znaczy przypomnij sobie, tak? Gdzie się spotkaliśmy? Wiecie, to były wyżyny, to było miejsce spotkań z Bogiem, jakimś tam Bogiem. Niekoniecznie Bogiem Jahwe, tylko jakimś tam Bogiem w ogóle. Ludzie wychodzili na wyżyny i w góry, aby spotkać się z jakimś tam Bogiem czy też Bowarem. Zauważyliście w ogóle, że świątynki, które były na wyżynach, to zawsze świątynki na wyżynach były jakieś, prawda? Albo w górach były świątynki. Czemu one tam były? Bo w tamtej mentalności, w tamtej kulturze było tak, żeby trzeba coś wyżej zbudować. Nie budowało się świątynki nisko, w dolinie, tylko na górce. Teraz Bóg, biorąc pod uwagę system tego poglądu, który wtedy mówi, pamiętaj, z jakiej wyżej spadłeś. Pamiętaj, że ten mój głos, który przyszedł wtedy do Twojego życia, to było to prawdziwe. Jaki masz dowód na ten głos, że to był prawdziwy głos? Bo jesteś chrześcijaninem dzisiaj. Zobacz, raz go posłuchałeś. Zobacz, jaki sukces. Raz go posłuchałeś i automatycznie stałeś się obywatelem nieba. W jednej sekundzie. Ten głos jest cały czas taki sam. Przypomnij sobie ten głos. To jest ten ton głosu. W wersecie 10 jest napisane, że przez to, że Bóg do Ciebie mówi, poznajesz Jego plany, cele i dążenia związane z Twoim życiem. A więc, co Bóg mówi do Ciebie? Mówi o planach, o celach i dążeniach związanych z Twoim życiem. Z Twoim życiem. To jest najpierw. W ogóle Bóg mówi do Ciebie o Tobie. To jest bardzo ważna informacja dla nas. Jeżeli mamy w swojej głowie setki, tysiące różnych głosów mówiących o wszystkim dookoła. Rozumiesz? Proszę Cię, weź to wytnij. Głos Boży. Wiecie, od kiedy się narodziłem z Bożego Ducha, najwięcej Bóg do mnie mówił o mnie. W ogóle Bóg do mnie rzadko mówi o innych ludziach. Ja mam to tak rzadko, że się w głowie nie mieści. Czasami ludzie przychodzą i mówią, co do Ciebie mówi Pan o mnie? Ja mówię, nic, nigdy, Pan nic nie powiedział o Tobie, nigdy. Nigdy. Ja już byłem w miejscach, gdzie ludzie sobie prorokowali, jak że ta ma być jego żona, a tamta ma być jego żoną, a ten ma być mężem, a ten ma być mężem. I mówię, będziesz miał żonę, będzie tak wyglądało. Ja mówię, skąd ty bierzesz te rzeczy? To jest prorocze. Srocze to jest. Jakie to jest prorocze? W
99% to jest głos Boga do ciebie o tobie. A wiesz dlaczego? Bo ty jesteś jego oczkiem w głowie. Taki jak będziesz ty, takie będzie życie wokół ciebie. Rozumiesz, o co tu chodzi? Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. Zobacz, na czym Bogu zależy. Na tym, żebyś ty był doskonały. Ty. Ty. Bo tam, jeśli ty będziesz doskonały, to będziesz jak bomba jądrowa, którą się rzuci w jakiekolwiek miejsce. Ja dzisiaj jestem jak bomba jądrowa. Ja dzisiaj potrzebuję w cudzysłowie zapałki i nóż, tak? I można mnie zrzucać na pustyni. I koniec. Ja w każdą ciemność pójdę. Ja tam kościół założę, ja tam zrobię coś. Rozumiesz, ja tam coś zbuduję, jakąś służbę rozpocznę. Zupełnie bez żadnych rzeczy z zewnątrz. Dlaczego? Bo mam jego potencjał. Bóg mówi o swoich planach, celach i dążeniach związanych z twoim życiem. To jest ten główny nurt głosu Bożego. Piąta rzecz, w 11 wersecie jest napisane, że bez słyszenia Bożego głosu nie ma opcji, aby trwać w Bożym odpocznieniu, czyli Bożym szalomie. Ludzie przychodzą i mówią, jestem taki pełen niepokoju. Pomódl się o pokój dla mnie. Ja mówię, wiesz dlaczego masz niepokój? Bo nie słyszysz głosu Bożego. Masz niepokój. No demony, ja mówię, wiesz, ja demony odpędzę od ciebie, ale z rozum, one zaraz lecą się z powrotem, bo gdzie jest padlina, tam zatują się sępy, no kurczę. Ja je odpędzę, odpędzę je od ciebie, bo wyrzucam je, ale one potem znowu przyjdą, bo mnie już nie będzie przy tobie. Ale jeżeli będziesz słyszał głos Boga i będziesz się w tym rozwijał, to Boży pokój przewyższający wszelki rozum będzie cię wypełniał. Będziesz miał szalom 24 godziny na dobę. Bez względu na to, co się będzie działo wokół ciebie. Jest odpocznienie dla ludu Bożego, mówi słowo. Ale kiedy jest odpocznienie? Jeśli się słucha głosu Bożego, to jest odpocznienie. Jak się nie słucha głosu Bożego, to nie ma odpocznienia. I koniec. I żadna sytuacja zewnętrzna nie pomoże. Na chwilę ci pomoże, tak jak apat na chwilę pomaga. Rozumiesz? Tak jak środek przeciwbólowy. Okrąg chrześcijan ze środków przeciwbólowych. Zobaczcie, jeżeli są organizowane konferencje, konferencje uzdrowieńcze, przyjeżdża ktoś, uzdrawia na podstawie mocy Boga, tak? Pełno ludzi tam jest. Tylko ludzie sobie potem nie zdają sprawy, że potem tacy jak ja zbierają pokłosie. 70% ludzi jest z powrotem chorych, załamanych. Nie wiedzą, co się dzieje. Tłumaczy im się, dlaczego są chorzy. I czekają, kiedy znowu przyjedzie ten usługujący. Kurczę. A jeszcze jak to podkręcimy troszeczkę katolicyzmem, tak jak jest to w modzie dzisiaj, rozumiesz? No to mamy pełne sale ludzi. Rozumiesz? Bo to jest kwestia pragnienia usługi zewnętrznej. Cały czas ulecz mnie. Daj mi jakiś apap, zrób coś ze mną. Tak? I ludzie myślą, że to przyniesie im odpocznienie. No nie przyniesie to odpocznienia. Odpocznienie przyniesie słuchanie Bożego głosu. Wyodrębnienie tego głosu w sobie. To jest twoje prywatne. Wtedy ludzie, nikt wam tego nie zabierze nigdy. Nikt. Nikt ci tego nie wyrwie. To będzie twoje prywatne, osobiste. Szóstą rzeczą jest to, że Boży głos, w wersecie 12, że Boży głos jest dla nas dostępny przez wiarę. Przez co? Przez wiarę. Czyli my musimy wierzyć, że to, co przyjmujemy, jest od Boga. Musimy w to wierzyć. To nie jest tak, że to będzie w jakiś taki enigmatyczny sposób wyglądało. Nie, ja muszę wierzyć w to. A więc te rzeczy w taki sposób się mają. Zakończę tym tą kluczową myślą. Chcę jeszcze powiedzieć o tym, co mówi pierwsza Mojżeszowa 3:1-4. Pierwsza Mojżeszowa 3:1-4. Widzimy tutaj szatana. Co szatan atakuje u pierwszych ludzi? Ich słyszenie Boga. Prawda? Zobaczcie, co on zaatakował najpierw. To jest niesamowite. Słyszenie Boga. Ewa usłyszała od Boga, prawda, że ma nie jeść z drzewa poznania dobra i zła. Co szatan zaatakował? Słyszenie Boga. Szatan zaatakował słyszenie Boga. Czy na pewno Bóg powiedział, zobaczcie, czy na pewno to Bóg? Co ma
sprawcą zaatakował. Czyli pierwszy atak na ludzkość to był atak na głos Boga. To był atak na słyszenie Boga. Szatan zaatakował słyszenie Boga. I teraz Ewa uległa temu, dała się zwieść, rozumiecie? Ona poddała w wątpliwość głos Boga. Kupa chrześcijan wykoleiła się, ponieważ oni poddali w wątpliwość głos Boga, który do nich coś uwolnił. Poddali w wątpliwość. Och, to takie słabe. Zrobię coś innego. Jeżeli diabeł nie może zagłuszyć zupełnie głosu Boga, to stara się go wykrzywić. Zauważyliście, że pierwszy atak to był taki, że on zaatakował ten głos. Ona mówi, no, pomyślę o tym, ale jednak słyszałam, że tak powiedział. To teraz zobacz, co diabeł robi. Wypacza to i mówi, okej. On już widzi, że nie może tego wyrwać, nie może tego dobić w niej. To mówi do niej, wiesz, tak naprawdę to nie o to chodzi. Chodzi o to temu Bogu, że jak poznasz dobro i zło, tak, to będziesz jak Bóg. On jest Bogiem, który chce dla siebie coś tam zachować. Czyli widzimy szatana, który działa na dwóch pułapach. Albo stara się zagłuszyć centralnie głos Boga w tobie i uniemożliwić ci przez różnego rodzaju działania słyszenie tego głosu, tak? Albo też, jeżeli już widzi, że ty idziesz za tym głosem, to stara się teraz co? Wypaczyć informację. Wypaczyć informację. Wypaczyć. I tutaj w Biblii jest pokazane, że Ewa od razu ulega temu. Tam jest taka ciekawa rzecz, nie wiem, czy wy to zauważyliście. Bóg powiedział do Ewy tak, do Adama i do Ewy, nie będziecie jeść z drzewa poznania dobra i zła. A ona, kiedy wchodzi już w rozmowę z tym szatanem, kiedy ona wchodzi już w interakcję, to już w niej zaczyna być zasiana jakaś nutka zafałszowania. I ona na przykład mu mówi takie coś. Bóg powiedział, żebyśmy nie jedli i nie dotykali tego drzewa. Zauważyliście to? Bóg nigdy nie powiedział, żeby nie dotykała drzewa. Ona już do tego coś dorobiła. Bo to jest bardzo proste. Słowo Boże mówi, kto by dodał coś do moich słów, będzie przeklęty. Ona dodała już coś do słów Boga. To jest niuans. To jest niuans. To są niuanse. Bardzo malutkie rzeczy. Dlaczego o tym mówię? Żebyście zrozumieli, jak bardzo diabłu zależy na tym, żeby zagłuszyć cię, a jeśli nie da rady zagłuszyć głosu Boga w tobie, to chce wypaczyć ten głos poprzez różnego rodzaju dodawania lub ujmowania z tej informacji. Wiesz, do czego chcę doprowadzić cię, żebyś zrozumiał, że jeżeli Bóg mówi coś, to on zaczyna od czegoś, kończy na czymś i to jest wszystko w temacie. Nie trzeba do tego dodatków. Pamiętaj, Duch Święty nigdy nie wykłada swoich objawień. To ludzie są fachowcami od wykładania objawień Bożych. To ludzie są fachowcami. A Bóg nie wykłada objawień. Gdzie mamy na to dowody? Dowodem jest Jezus, mistrz świata. Nawet to jest mistrzostwo świata. On mówi, ja jestem chlebem z nieba. Oni brali kamienie, go tłukli. Rozumiesz, o co chodzi? Czy on im wyłożył to? Macie wykład? Nie ma wykładu. On im poprawił następnym objawieniem. A jeśli nie będziecie mnie jedli, to poginiecie. Musicie jeść moje ciało i pić moją krew. On im taki numer kładł. To dzisiaj to jest dla nas takie naturalne. Ale w tamtej epoce powiedzieć do Żyda, ortodoksyjnego Żyda, że jest się chlebem z nieba, a chlebem z nieba to była manna, którą się żywił Izrael, a Jezus mówi, ja jestem chlebem z nieba, proszę mnie jeść i proszę mnie pić. No to w ogóle było... To jest od czapy wypowiedź. Ta wypowiedź nijak się ma do tego, jak oni wierzą i jak oni przestrzegają przykazań, rozumiecie? W ogóle on do nich wyjechał, że mają pić jego krew. Człowieku, za picie, za jedzenie mięsa z krwią grozi mu ukamienowanie. A ten do nich wyjeżdża przy kolacji, człowieku, czyli proszę, daj mi krew pić moją. Oto krew moja, krew nowego przymierza. Wiecie, zrozumcie, w naszej kulturze to jest niedotykalne. Ale to było zgorszenie, co on mówił. Wiecie, jakie Jezus mówił gorszące rzeczy? Dzisiaj do mnie czepiają się ludzie, że ja mówię gorszące rzeczy.
badają to człowieku, różni ludzie, czy ja tam brzydko mówię, czy nie robię takich rzeczy, wiecie, różne historie. Pastorzy je pytają, czy jestem świadomy swoich słów, ja mówię, wiesz co, jestem tak świadomy swoich słów, że umiem je powtórzyć. Proszę. Chodzi o to, że Bóg mówi coś jasno i klarownie i to musimy wiedzieć, że On tak mówi i do tego musimy dążyć, żeby przyjmować tą rzecz tak, jak On mówi, ani na krok w prawo, ani na krok w lewo. Zarówno w prawo, jak i w lewo będzie porażka. A diabeł będzie chciał Ci wkładać dodatkowe rzeczy, dodatkowe rzeczy, dodatkowe rzeczy zawsze, dodatkowe rzeczy. Ja na przykład słucham ludzi. Jak grałem kiedyś w dzieciństwie w głuchy telefon, to chciałbym, żebyś teraz potrenował troszeczkę na ludziach. Posłuchaj, powiem, przysłuchuj się. Ja robię takie doświadczenie. Słyszę, jak rozmawia twoje ludzie na przykład w kościele o czymś tam rozmawiają, nie? Słyszę, ja przychodzę, udaję, że ich nie słucham, że z kimś tam rozmawiam i słucham. Mam takie prowadzenie. I potem rozmawiam na przykład z takim człowiekiem i mówię, gadałeś tam dzisiaj ze Zdziśkiem? No gadałem, a o czym tam gadaliście? I on mi opowiada, o czym gadał ze Zdziśkiem. Słuchajcie, to jest zupełnie inna rozmowa, niż on gadał ze Zdziśkiem. On już, ten człowiek, pododawał lub poujmował z tej rozmowy. Wiecie, że to jest zwiedzenie? Ponieważ on już tą informację przekaże dalej. Czyli on już jako pierwsza ręka zafałszował informację od Zdziśka. Rozumiecie? On zafałszował, chrześcijanie ewangeliczni są fachowcami od zafałszowywania prostych informacji. To jest bardzo ważne, żebyście to zrozumieli. Skąd to zwiedzenie jest? Z początków świata. Kto za tym stoi, zwiedzenie? Szatan. Szatan chce, żebyśmy wypaczali słowa, które słyszymy. Żebyśmy robili to w realu, w takim fizycznym realu, tak? Żebyśmy się tego nauczyli, żebyśmy to wpoili w siebie i żebyśmy potem to przekładali na przyjmowanie głosu Boga. I potem przychodzi Bóg i mówi coś do ciebie, tak? A ty do tego coś dodajesz, albo od tego coś ujmujesz, bo taką masz kulturę wypowiedzi. I o to chodzi diabłu od zarania dziejów. Dlatego plotka, rozumiecie? Jest potężnym narzędziem szatana. I nie chodzi tutaj, w tej plotce, o to, że to się tylko poniża moralnie jakiegoś tam człowieka, mentalnie, przepraszam, się go poniża, okej? Okay? Tylko chodzi o to, że się przekazuje nieprawdziwe informacje. Dodaje się coś do tego. Swoją interpretację zjawiska. Swoją interpretację. Teraz chciałbym, żebyśmy pod koniec tej sesji ustalili pewien czpień głosu Boga. A więc to, co powiedziałem wcześniej. Po pierwsze, Bóg mówi prawdę, tylko i wyłącznie. Po drugie, pokazuje nam to drugi list do Koryntian 3,11. Jest tu drugi, trzeci punkt. A więc po drugie, Bóg mówi miłość, tylko i wyłącznie. Chcę, żebyś zrozumiał bardzo ważną kwestię. Drugi jest do Koryntian 3,11. Bóg mówi miłość, a po trzecie Bóg mówi pokój. Co to znaczy? To znaczy, że głos Boga do ciebie to będzie miłosny głos. To będzie głos miłości. I teraz tak, każdy głos, który nie jest głosem miłości, to nie jest głos Boga. A więc jeżeli ty na przykład będziesz badał miłość, temat miłości, to ty zrozumiesz to, że miłość na przykład daje i nie spodziewa się zwrotu. Tak? A więc teraz głos Boga nigdy nie będzie głosem przynoszącym ci informację, która szuka swego. Bóg nigdy nie pociągnie cię do szukania swego. Nigdy. Rozumiesz mnie? Czujesz klimat? Nigdy. Na przykład modlisz się i słyszysz głos. Twoja żona powinna być taka czy taka. To nie jest głos Boga. Rozumiesz? To nie jest głos Boga. Żadnych szans.
od razu to eliminujemy. Dlaczego? Bo głos Boga to jest miłość, on mówi miłość. Bóg, ja, słuchajcie, nigdy do mnie Duch Święty nic nie powiedział na temat mojej żony, ludzie. Jaka ona powinna być? Ten głos zawsze mówił mi, jaki ja winny powinienem być. Głos Boga nigdy nie powiedział do mnie, jacy powinni być ludzie wobec mnie. Bóg nigdy do mnie nie powiedział, Artur, rozumiem cię, że cię szykanują, wiesz co. Nigdy takich rzeczy nie słyszałem. Bóg nigdy w ogóle nie powiedział do mnie, że mnie rozumie. Nigdy! Jak się rozchorowałem, Bóg nigdy nie powiedział do mnie, że mnie rozumie. Nie przytulił mnie swoją wielką dłonią. To jest fikcja. To jest teoria. Wiecie, co do mnie mówił? W ranach i sińcach moich jest moje uzdrowienie. Wstanie, bądź zdrowy. Tylko to do mnie mówi, bo on mówi prawdę. Głos Boga to pokój, punkt trzeci. On mówi pokój. On nigdy nie wprowadzi niepokoju do ciebie. Czy ty wiesz, że głos Boga nigdy nie wprowadzi niepokoju do twojego życia? Nigdy. Diabeł może czuć się niespokojny, kiedy będziesz odbierał prawdę. Jeżeli trwasz w grzechu, jeżeli trwasz w kompromisie, a zaczynasz odbierać głos Boga, to zaczniesz czuć dyskomfort w swojej duszy, w swoim ciele. Oczywiście, ale to nie będzie niepokój ducha. Wręcz przeciwnie, głos Boga będzie ci dawał pokój. Możesz drżeć zewnętrznie, nie wiem, czy rozumiesz, o czym mówię. Można drżeć zewnętrznie przed tym, co masz teraz zrobić, ale wiesz wewnętrznie, że to będzie najlepsza rzecz na świecie. Przynosi ci ona pokój. Jest coś dramatycznego w takiej sytuacji. Słyszysz głos, masz przekonanie do czegoś, odczuwasz od środka potężny pokój, ale na zewnątrz jest drżenie. Kurczę, przecież to się posypie teraz wszystko. Jak to zrobię? Posypie. Ale głos Boga to pokój. A więc głos Boga to prawda. On mówi tylko prawdę. On mówi tylko miłość. I on mówi tylko pokój. Już mamy położone trzy formuły tonu głosu Boga. I na tych trzech zbudowane są następne trzy. Czwarta rzecz to Bóg mówi ufność, czyli mówi wiarę. Bóg zawsze będzie mówił do ciebie o zaufaniu do Niego. Zawsze. 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 Bóg nigdy nie będzie mówił do ciebie w formule wątpliwości. Nigdy. On nigdy do ciebie nie powie takiej rzeczy na przykład. Powinieneś się nad tym zastanowić. Pomyśl o tym. Rozważ tą rzecz. Ludzie myślą, że to Bóg mówi w głowie. To twoja psychika do ciebie mówi. Chrześcijanie są mistrzami świata w rozmowie sami ze sobą. A im dłużej są w kościołach ewangelicznych, tym lepiej mi idzie. Bo są utwierdzani przez ludzi wokół, że to jest właśnie to. Posłuchajcie, ja wiem, co to jest rozmowa ze mną samym. Znaczy, ja ze sobą staram się nie rozmawiać, bo jakiegoś rozdwojenia dostaję wewnętrznego. Rozumiesz? Nie wiem, czy rozumiesz, o czym mówię. Wiesz, do czego doprowadza rozmowa samego ze sobą? Na czym to polega? Że na początku tej rozmowy czujesz się gorzej, tylko czujesz się źle, a pod koniec czujesz się jeszcze gorzej. Właśnie wybrałeś się na wycieczkę we swoją duszę. Postanowiłeś pozwiedzać te tereny. Oglądasz je, jesteś przerażony zjawiskiem. Jest mnóstwo głosów w tym czasie i tobie się wydaje, że tam coś Bóg do ciebie mówi. Tam Bóg do ciebie nic nie mówi. Bóg w ogóle nie udaje się na wędrówki wewnątrz ciebie. Czemu? Bo On ciebie zna. On nie potrzebuje ciebie ogarniać. On na przykład nigdy ci nie będzie przypominał żadnych grzechów, żadnych błędów, żadnych porażek. A powiem ci najlepszy numer teraz. Nie będzie ci przypominał sukcesu. Od 2001 roku Bóg nigdy ze mną nie porozmawiał o moim sukcesie. Nigdy. Ja w ogóle nawet, ja nawet nie słucham swoich kazań.
Wiecie, bo ja tego nie robię w ogóle. Kaznodzieje przesłuchują swoich głoszeń i starają się je ulepszać. Ja w ogóle ich nie przesłuchuję. Znaczy, czasami włączę, posłucham, bo muszę tytuł nadać czemuś, rozumiesz? No, tam ktoś mi uwiardł, jaki tego tytuł. Mówię, to zaraz ci powiem, jaki tytuł, bo ja zapomniałem. Bo ja zapominam o tym. Ja zaraz zapomnę o tym. Dlaczego? Bo dzisiaj jest dzisiaj, a jutro będzie jutro. Ja jutro nie będę pamiętał już o dzisiaj, bo mnie to nie interesuje. Mnie osobiście, mówię, jeżeli chodzi o moje głoszenie. Bóg będzie zawsze mówił do ciebie ufność. On będzie mówił, ufaj mi, zaufaj mi. Dziecko, takie jest moje słowo. Zaufaj mi. To jest głos Boga. To jest ton głosu Boga. Piąta rzecz. Bóg mówi o odpuszczeniu grzechu. Co to znaczy? Bóg nie dotyczy nigdy nie wspomni ci o grzechu. A więc każda dywagacja na temat twoich upadków, na temat twoich porażek, na temat twoich jakichś patologii życiowych, rozumiesz? Nie pochodzi od Boga. Czy ty rozumiesz, że Bóg nie rozmawia z tobą o grzechach? Bóg nie rozmawia, bo na przykład zgrzeszysz, idziesz się modlić, no nie? I rozmawiasz z Bogiem i Bóg mówi, no tak, mówi, no powinieneś się zastanowić nad tymi rzeczami, bo nie, czego się ogarnąć, ludzie mówią, to Bóg powiedział. To nie jest Bóg. To nie jest Bóg. Bóg w ogóle nie rozmawia o porażkach. To system twojej psychiki do ciebie mówi. To umysł twój do ciebie mówi. A diabeł to stymuluje. A duchy potępienia grążą wokół tego jak sępy. Rozumiesz? A ty gadasz umysłem swoim. Ale Bóg nigdy nie mówi o twoich grzechach. Nigdy nie wspomina rzeczy dawnych. Ten głos nie wspomina rzeczy dawnych. Ten głos nie mówi, teraz uzdrowimy twoje wspomnienia. Bóg się nie odnosi do twoich wspomnień. Bóg nie funkcjonuje w twoich wspomnieniach. Boga nie ma we wspomnieniach. Wczoraj to historia. Rozumiecie? Wczoraj to jest historia. Bóg to nie jest Bóg historii. To nie jest historyczny Bóg. Ja na przykład w ogóle nie rozmawiam dzisiaj z Bogiem na temat mojej przeszłości. Ludzie ze mną próbują rozmawiać o mojej przeszłości. Pan powinien wisieć. Jak najbardziej mówię, ale chodzę. Tyle. Po prostu. Bóg. Ostatnia rzecz. Bóg mówi odwagę. To jest ton głosu Boga. Bóg mówi odwagę. Wiecie co? W Biblii znajduje się tylko trzy sformułowania bądź ostrożny. Wszystkie w Starym Testamencie. Natomiast około 200 informacji dotyczy odwagi. Rozumiecie? Jest jakaś różnica? Jest. Subtelna różnica. Wyobraźcie sobie, że przez wszystkie karty Biblii tylko 3 razy jest informacja o tym, żeby być ostrożnym. I to jest w ogóle ciekawe, do czego to jest ujemne. Nie mam na to czasu, ale w ogóle nie do życia człowieka. Czyli Bóg nigdy nie zachęca do tego, żeby być ostrożnym. Mnie od małego zachęcali do tego, żeby był ostrożny. Bądź ostrożny, Artur. Może uważaj, bądź ostrożny. Potem poznałem Jezusa, zobaczyłem, że On nigdy nie mówi do człowieka, bądź ostrożny. Głos Boga nigdy nie mówi takich rzeczy. To jest fikcja literacka. Rozumiecie? Fikcja. Fikcja. Te myślenie, że Bóg mówi w ten sposób, że tutaj, jak będziesz te rzeczy robił, to naprawdę uważaj, bądź ostrożny, bądź czujny, nie? To nie jest Bóg. Bo taki nie jest Bóg. Chcę, żebyście to zrozumieli. To nie jest głos Boga. My jesteśmy przyzwyczajeni do bycia ostrożnymi. Ale nie wiem, czy zauważycie, jaki wzór nam dał Jezus. On szedł na krzyż. To było bardzo nieostrożne. Jego wszyscy chcieli od tego odwieść. Z Piotrem na czele. Kiedy Paweł szedł do Jerozolimy,
pół kościoła w Efezie klęczało na kolanach i mówiło, nie chodź. Rozumiecie? To był mój Pawle, to jest nienormalne, że chcesz tam iść. Pawle. Ale Paweł wiedział, co mówił Bóg, nie? Paweł wiedział. A więc ton głosu Boga, ten główny zarys tonu głosu Boga, to jest to, że Bóg mówi prawdę, Bóg mówi miłość, Bóg mówi pokój, Bóg mówi wiarę, czyli ufność, Bóg mówi odpuszczenie grzechów i Bóg mówi odwagę. To jest sześć płaszczyzn. Sześć płaszczyzn. Musisz ogarnąć to i zobaczyć, jaki to jest głos. I to ten głos rozwala diabła. To ten głos. Wszystko inne nie jest głosem Boga. Nie pachnie Bogiem, nie ma z nim nic wspólnego. Zrobimy sobie przerwę na herbatę.